Dzień dobry! Niezmiernie nam miło powitać Was w naszym nowym projekcie, który nazywa się UFLAB. Co to za projekt i o co w ogóle chodzi? O tym już za chwilę. Tymczasem jednak ja nazywam się Piotrek, a ja Maciek. Na co dzień prowadzimy pracownię FabLAB na warszawskiej Pradze. FabLAB to z angielskiego skrót od Fabrication Laboratory. Jest więc to idealne miejsce do tego, by zacząć swoją przygodę z tworzeniem rzeczy. Możemy tu bowiem prowadzić eksperymenty i testy, sprawdzając, czy prototyp urządzenia, nad którym pracujemy, ma sens. Gdy jednak zechcemy rozpocząć pracę nad finalną wersją produktu, tu również świetnie sprawdzi się Fablab. Znajdują się tu takie maszyny jak frezarki CNC, lotery laserowe, drukarki 3D, hafciarki CNC, a także stolarnia, strefa szycia czy pracownia sitodruku. Więcej o tym, czym jest nasz FabLab, dowiecie się z filmu, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Nie jest to jedyne tego typu miejsce na świecie. Tak się składa, że obecnie baza fablabów na całym świecie stale powiększa się, przekraczając liczbę 2000. I to właśnie w tej pracowni powstają niezliczone ilości prototypów i gotowych produktów. Jednak by to wszystko było możliwe, niezbędna jest wiedza. FabLab jest miejscem, w którym to ludzie chętnie tą wiedzą się dzielą, jednocześnie czerpiąc ją od innych. YouFlap to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Robisz To oraz Fundację Orange. Skierowany on jest do osób młodych, które planują rozpoczęcie swojej nowej ścieżki zawodowej, swojej kariery od zera. W ramach projektów w FabLabie Powered by Orange odbędą się 4 60-godzinne cykle warsztatowo-projektowe, modelowanie i druk 3D, elektronika, projektowanie grafiki wektorowej i obsługa maszyn CNC. Każda ze ścieżek przeprowadzi uczestnika od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego, a zwieńczona będzie stworzeniem osobistego, profesjonalnego portfolio dokumentującego wykonane w Fablabie projekty. UFLAP oferuje też rozwiązanie dla osób, które nie są pewne, czy chcą angażować się w cały cykl zajęć, ale chcą poeksperymentować, zdobyć nowe umiejętności czy kwalifikacje. Wszyscy ci mogą wziąć udział w półtora godzinnych wprowadzających zajęciach online i przekonać się, czy dany temat jest dla nich interesujący, a także zdobyć certyfikat poświadczający posiadanie nowej wiedzy. E, witajcie na naszym drugim spotkaniu. Um, z cyklu Uflap Dzisiaj będziemy opowiadać Wam o grafice wektorowej i jak ją można wykorzystać w, w tworzeniu rzeczy. I bardzo różnie to można wykorzystać, jak się zaraz okaże, że nie tylko do a, tworzenia jakichś ilustracji, ale też do tworzenia obiektów może nam się przydać. No właśnie, temat dzisiejszego spotkania, czym jest grafika wektorowa i gdzie można z niej skorzystać. Ok, no zaczniemy sobie od tego w ogóle, jak dzisiejsze spotkanie będzie nam przebiegać. Um, więc widzicie właśnie na ekranie takie trochę streszczone, co dzisiaj, jakie punkty będziemy e, chwytać. No i naszym najważniejszym tematem oczywiście, to, co będzie, czym jest grafika wektorowa, więc od tego zaczniemy. Później e, opowiemy sobie, jaka jest różnica między grafiką wektorowo-arestrową. Co to w ogóle są za grafiki, jak to działa. E, później opowiemy sobie, dlaczego w ogóle... My w FabLabie zajmujemy się grafiką wektorową, czyli po co ta grafika wektorowa jest osobie, która tworzy rzeczy, albo chce tworzyć rzeczy, albo ilustracje. Później opowiemy sobie, na jakich maszyn, jakie maszyny można wykorzystać w, w połączeniu z grafiką wektorową. No i na końcu powiemy, jak będzie w ogóle wyglądać ten cały cykl związany z wektorami w projekcie UFLAP. Okej. Okay, no to. to. Idziemy dalej. No właśnie, czyli od samego początku. Czym jest grafika wektorowa? I tutaj, tak jak już na poprzednim slajdzie widzieliście ten taki magiczny, tajemniczy, tajemniczy znak zapytania, który podzielony na pół, częściowo był taki ładny, czysty, wyraźny, zresztą tak samo ten motor teraz, który widać tutaj. A po prawej stronie mamy coś, co spokojnie moglibyśmy nazwać rozpikselowanym czemu tak jest i czym te dwie części motocykla się różnią, o tym zaraz, ale zaczniemy sobie od tego w ogóle, czym jest właśnie ta grafika wektorowa. No i tutaj niestety albo stety pojawi się troszkę matematyki. Znowu i w sumie pojawi się podobna matematyka, jak na naszym poprzednim spotkaniu z druku 3D, bo tutaj też mamy e, układ współrzędnych. Czyli ten układ współrzędnych przy tworzeniu rzeczy praktycznie jest nieodzowny. Czyli jeżeli chcemy stworzyć rzecz, Coś tej geometrii musimy liznąć, żeby w ogóle wiedzieć, w którą stronę będziemy iść. I tutaj właśnie w grafice wektorowej będziemy wykorzystywać to, dlatego że grafika wektorowa jest opisana matematycznie. Czyli to dzięki matematyce wiemy, gdzie jest jaki punkt jeden, gdzie jest drugi punkt i one tworzą jakąś prostą. Więc to wszystko, czyli taka, tak naprawdę najprostsza geometria pozwala nam narysować albo stworzyć jakiś obiekt. Oczywiście później, jeżeli będziemy chcieli zrobić jakieś krzywe i tak dalej, to pojawia się matematyka wyższa i no, naprawdę bardzo skomplikowane obliczenia. Na całe szczęście większość tych obliczeń robi za nas program. Więc trochę możemy odetchnąć z ulgą. Tak. <laughs> um, układ współrzędnych. No właśnie, czyli coś, co faktycznie przy ostatnim spotkaniu nam się pojawiło. To ci z was, którzy oglądali to wiedzą, albo ci z was, którzy pamiętają lekcje matematyki ze szkoły podstawowej, no to mniej więcej kojarzą, czym ten układ współrzędnych jest. Mamy sobie dwie osie, oś X oraz oś Y. W przestrzennym układzie współrzędnych mielibyśmy jeszcze trze trzecią oś, oś Z, ale tutaj będziemy skupiali się na układzie płaskim, czyli takim, w którym tej trzeciej osi Z po prostu nie ma. No i te dwie osie przecinają się i to jest bardzo istotne, tworząc punkt 00. Dlaczego to jest bardzo istotne? Ten punkt 00 jest naszym układem odniesienia. Wiemy, że to tutaj jest początek układów współrzędnych. Teraz jeżeli postawimy sobie jakikolwiek punkt w którymkolwiek miejscu, w którejkolwiek ćwiartce tego, tego układu współrzędnych, wiedząc, że tutaj jest punkt 0 i mając jakąś podziałkę, czyli wiemy, że na przykład tutaj będzie 1, 2, 3 i tak dalej, to jesteśmy w stanie podać dokładne współrzędne, gdzie ten punkt się znajduje. I to jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o grafikę wektorową, tak jak Maciek wspominał już wcześniej, w grafice wektorowej tych punktów tworzących, tworzących różne obiekty będzie bardzo, bardzo dużo. No i dzięki temu, że, że wiemy, gdzie te punkty znajdują się na tej płaszczyźnie, no to dość łatwo możemy je ze sobą połączyć w bardzo różny sposób, czy to prostymi, czy to łukami i tak dalej. Trochę tak mi się kojarzy to z grą w statki. Nie o, wiem, czy to by tak. też no, jak tam... No, tak, tak, niektórzy tak. grają w statki, próbują narysować jakieś obrazki. Więc... A4. Trafione. I tak dalej. No dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj też warto sobie na to zwrócić uwagę. Jak ktoś nie potrafi sobie tego wyobrazić, że to jest właśnie jak to A4, tylko tym razem tu mamy jakieś tam dwie dane, czyli na przykład jeden i jeden. Dobrze. E Obiecujemy, że więcej, tej, za dużo tej matematyki nie będzie, chociaż dla tych, którzy później z nami będą pracować nad tą grafiką wektorową, to mogą się pojawić jeszcze jakieś niuanse matematyczne, ale bardziej będziemy pracować na opcjach programu niż na samej matematyce. Chociaż ta matematyka jest dosyć ważna, więc tutaj warto o tym pamiętać. Grafika wektorowa, a grafika rastrowa. Czyli wiemy więc, czym jest grafika wektorowa. Grafika wektorowa jest opisana matematycznie, czyli mamy jakieś punkty, mamy jakieś krzywe może, tak mówiliśmy, jakieś sinusoidy mogą być, hiperboidy i inne szalone rzeczy, które w matematyce y, się pojawiają. Um, ale też jest taka grafika, która nazywa się grafiką rastrową. I grafika rastrowa jest opisana zwyczajnie poprzez jakieś punkty. Czyli mamy takim najłatwiejszym przykładem jest zdjęcie z aparatu, gdzie mamy to złożone z całej masy małych kwadracików, które tworzą jakiś cały obraz. Tak, no grafika rastrowa, jak ktokolwiek z Was kiedyś próbował przybliżać się do, do, do zdjęcia, żeby odczytać jakiś szczegół albo zobaczyć jakiś detal, no to jest taka pewna bariera. I tą barierą jest wielkość piksela. I jeżeli mówimy o zdjęciu, no to w aparacie mamy coś takiego jak matryca. I ta matryca składa się właśnie ze światłoczułych pikseli, yy, no i one mają swoją skończoną wielkość. I to jest właśnie ten taki, jak jeszcze wrócimy sobie na sekundę do, yy, do zdjęcia... Yy, o, to jest właśnie to co widzimy tutaj, czyli jeżeli przybliżymy się bardzo mocno podczas przeglądania grafiki rastrowej do takiego motocyklanu, no to zobaczymy, że tak naprawdę tutaj no, nie ma czegoś takiego jak okrąg, nie ma czegoś takiego jak prosta, nie ma czegoś takiego jak łuk. To wszystko zbudowane jest z kwadracików, trochę jak w Minecraftie. Które, które faktycznie mogą przybierać bardzo różną barwę, różny odcień i tak dalej. I na pewno kojarzycie takie zjawisko pokazywane w różnych serialach detektywistycznych. Przybliż mi to zdjęcie, muszę odczytać tablicę rejestracyjną pojazdu, który jedzie 2 km dalej. I tam ma jakieś algorytmy, które to wszystko ładnie nam wyostrzają, no i znowu widać wszystko idealnie. Nie? To, to jest, to jest, no, chyba, że to by były kamery grafiki wektorowej. Chyba, że tak, no, ale bardzo e, ciekawe, jakby to działało. No generalnie żyjemy w czasach, gdzie te kamery już potrafią kręcić nawet i w 8K, a pewnie i więcej, e, więc jak będą no, tutaj przybliżać, możemy się bardziej, ale to nie zmienia faktu, że prędzej czy później dojdziemy do tej granicy, e, gdzie po prostu wszystko będzie już nieczytelne, niewidoczne i, i, i nie będziemy w stanie żadnych szczegółów z takiego zdjęcia odczytać. W wektorze jest trochę inaczej. W wektorze jest trochę inaczej. Teraz sobie opowiemy trochę dogłębnie, jak te wektory działają i... W ogóle jaką ma charakterystykę, bo to trochę będzie nam opowie hmm, po co w ogóle nam to będzie, tak? Po co w ogóle jest ten cały wielki kurs, gdzie spotykamy się prawie 60 godzin, żeby porozmawiać o wektorach. Dużo strasznie. A tutaj mamy, zobaczcie, taki je, je, jeden slajd, który pokazuje większość cech, ale te cechy, dzięki tym cechom właśnie te wektory są takie niesamowite. Więc tak, mamy tak. Pierwsza i najważniejsza, powiedzieliśmy sobie, że jest opisane matematycznie. Jak coś jest opisane matematycznie, to obojętnie czy my przybliżymy, czy oddalimy, ten punkt 1,1 1 i punkt 2,2, 2, jeżeli linię pomiędzy tymi dwoma punktami sobie poprowadzimy, ona zawsze będzie taka sama. Czy my będziemy, nie wiem, 100% przybliżymy, czy oddalimy do jakiejś niesamowitej odległości od tego, zawsze będzie od 1,1 1 do 2,2. 2. Nie na tego zmienić. Więc daje nam to niesamowitą możliwość tworzenia tak zwanej grafiki bezstratnej, Czyli obojętnie, bezstratnie skalowalnej, czyli obojętnie jak obojętnie jak to zeskalujemy, powiększymy, pomniejszymy, zawsze będzie dobre. Czyli możemy zrobić sobie yy, grafikę na przykład takiego Baby Yoda, jak teraz macie tutaj na ekranie. I możemy pomniejszyć do takich rozmiarów i później powiększyć do wielkości Pałacu Kultury. I cały czas linia będzie tak samo wyglądać. Cały czas wszystko będzie w, tak, w takiej samej jakości. Tak, takim w ogóle eksperymentem, które polecam sobie zrobić, nawet tu i teraz, odpalić sobie jakikolwiek edytor tekstu, postawić jakąkolwiek literę, albo nawet nawet na jakiejś stronie internetowej, spróbujcie przybliżyć się, wykorzystując hmm. chyba Ctrl i Scroll, spróbujcie przybliżyć się maksymalnie do, do, do tej litery i zobaczycie, że nie ma czegoś takiego tam jak pixel. Ona będzie cały czas się powiększać i wszystkie łuki będą nadal łukami, wszystkie proste będą nadal, nadal prostymi. To jest bardzo, bardzo ciekawy eksperyment, który można zrobić tu i teraz. Mhm. Bo grafika wektorowa jest wykorzystywana wszędzie i też między innymi właśnie w przeglądaniu internetu. I wszystkie czcionki, wszystkie fonty, jeżeli oczywiście nie są obrazami graficznymi, to są zrobione w wektorze, więc naprawdę możemy bardzo, bardzo przybliżać. Wszystko nam się rozjedzie, a litery nam zostaną e, nienaruszone praktycznie. Um. Grafika wektorowa tworzy proste obiekty. No to jest trochę takie kłamstwo, którymi bardzo trudno odzwierciedlić zdjęcie. To jest specjalnie ten punkt tak nazwaliśmy tutaj, dlatego że nie ma po co oszukiwać zdjęcia wektorową, bo jeżeli zrobiliśmy zdjęcie, to to jest zdjęcie. Nie musimy tego przerabiać teraz na wektory, bo obojętnie w jaki sposób przerobimy to na wektory, to zawsze dojdziemy do momentu, kiedy jak będziemy przybliżać, że ten wektor zostanie zamieniony jakby będzie wyglądać jak piksel. No tak, no bo koniec końców wektoryzujemy, czyli zamieniamy na wektor pojedyncze piksele, więc nawet jeżeli się przybliżymy odpowiednio mocno, to uzyskamy dokładnie ten sam efekt, który przy grafice rastrowej występuje, dlatego że program do wektoryzowania odrysuje sobie każdy piksel niezależnie. Tak, ale to nie, nie zmienia faktu, że możemy zrobić bardzo, bardzo realistyczne grafiki przy pomocy grafiki wektorowej. Niektórzy robią niesamowite rzeczy, po prostu znając pewne e, możliwości danych programów. Czasami nie jest to stricte grafika wektorowa, tutaj już zachodzi trochę o grafikę rastrową, jakieś przejścia tonalne, które też można zrobić e, w programach do grafiki wektorowej, ale to już nie do końca jest właśnie ten wektor, więc tutaj obraz tak, ale on będzie zawsze czuć, że on troszeczkę jest taki bardziej matematyczny, on nie będzie już taki super realistyczny, taki płynny, jakbyśmy zrobili zdjęcie. No, no tak, ale dochodzimy do ciekawego punktu. Grafika wektorowa idealnie nadaje się do obrabiania na maszynach CNC. Czym są maszyny CNC? O tym sobie zaraz opowiemy mhm. więcej. Mm, na potrzeby wytłumaczenia tego punktu, to maszyny, którymi steruje komputer. No i teraz, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że narysowaliśmy takiego Baby Yoda i to, i to jest Baby który został narysowany wektorowo. E, no to wiemy już, że grafika wektorowa to jest taka grafika, którą jesteśmy w stanie opisać matematycznie, czyli jesteśmy w stanie... E, wytłumaczyć innemu programowi albo innej osobie, gdzie są postawione, usytuowane w przestrzeni te wszystkie tworzące punkty. No i tak samo do takiej grafiki podejdzie komputer sterujący maszyną. On wie, że od punktu A do punktu B idzie sobie prosta i wystarczy tą, te dwa punkty ze sobą połączyć, no i w ten sposób uzyskamy tą prostą, którą chcemy na przykład wyciąć. Czy to na laserze, czy to na fryzarce CNC, czy to na hafciarce CNC, czy to... Na innych maszynach, o których sobie za chwilę powiemy, zresztą dokładnie tak. Więc no tutaj znaczy, jest... wa warto zapamiętać tyle, że jeżeli chcemy coś wykonać na maszynie CNC, ne, powinniśmy zaprojektować to w wektorach. Tak. A no, to jest dosyć... Nie zawsze to jest oczywiste dla większości osób. Niektórzy uważają, że mogą przyjść ze zdjęciem i wyfrezować coś ze zdjęcia. No, o tym sobie jeszcze powiemy pewnie. Um... I tutaj też jest kolejna rzecz, że grafika wektorowa, przez to, że właśnie jest opisana matematycznie, ona musi być przez nas w jakiś sposób stworzona. Może być to zaprojektowane w jakimś programie graficznym, albo też może być opisana właśnie matematycznie, czyli za pomocą jakichś wzorów zaprogramować możemy, możemy zrobić jakiś algorytm, który będzie tworzyć na przykład nam kółka. Tak? Czyli on, to nie musi być, no ciekawe, że to nie musi być narysowane. My nie musimy grafiki wektorowej widzieć, żeby ta grafika wektorowa powstała. Ona może być opisana matematycznie. No tak, no bo naturalnie w przyrodzie nie występuje coś takiego jak grafika wektorowa. Tak, zawsze jest jakaś inna opcja. I jeszcze kolejna rzecz, która jest bardzo istotna przy właśnie przy tworzeniu jakichś rzeczy, przy przechowywaniu jakichś danych. No grafika wektorowa jest, ma dużo mniejszą wielkość, jeśli chodzi o ilość megabajtów na przykład. Jeżeli byśmy właśnie zwektoryzowali sobie jakieś zdjęcie, to ono będzie ważyć, nie wiem, kilka kilobajtów, a samo zdjęcie może ważyć po kilka, kilkanaście mega w dobrej jakości. No dokładnie, no bo w grafice wektorowej tych punktów tworzących jest znacznie mniej niż chociażby pikseli w odpowiedniku rastrowym. Nie? Oczywiście możemy tak skomplikować grafikę wektorową, że będzie ważyć więcej, ale w większości przypadków Pliki z grafiką wektorową Ważą po kilka kilobajtów Dobra o. Gdzie używamy grafiki wektorowej Trochę powiedzieliśmy sobie przed chwilą Ale takimi Jakimi pierwszymi rzeczami O których myślimy sobie grafika wektorowa To będzie możliwe właśnie, że grafika użytkowa Co jest grafika użytkowa Czyli wszystko co jest używane na co dzień Czyli na przykład właśnie Logotypy Czyli tworzymy sobie jakieś logo, logotyp naszej firmy, to nie będziemy raczej tworzyć tego w pęcie, raczej spróbujemy wykorzystać do tego jakiś program, który będzie wykorzystać grafika wektorową, właśnie żeby móc sobie powiększać, pomniejszać dowolnie um, to nasze dzieło. Więc hmm. zazwyczaj właśnie będzie to jakiś program do grafiki wektorowej. No i tak jak na ilustracji widać, skoro logat, no to i ikony od razu jak najbardziej też wszystkie ikony, które możecie znaleźć na swoim telefonie czy na komputerze, one są zawsze projektowane wektorowo właśnie. Oczywiście powiedzieliśmy sobie o projektach na maszyny CNC i Piotrek też powiedział, że no, raczej ciężko będzie grafikę rastrową zrobić na jakiejś maszynie CNC i to jest prawda, mimo to, że czasami ta maszyna będzie przyjmować tą grafikę rastrową, czy jakiś JTG, czy jakieś zdjęcie to on sobie będzie sam w tle przerabiać to na grafikę wektorową, żeby jak będzie się komunikował z maszyną, żeby jej powiedzieć, ej, tutaj jest taka linia, tutaj pojedź tu, tutaj zrób tamto no tak, i tak dalej. tak, tylko że problem polega na tym, że wtedy my całkowicie nie mamy wpływu na to, co się wydarzy, nie? I raczej to się dzieje według jakiegoś tam ściśle określonego, przygotowanego przez producentów oprogramowania algorytmu, który najczęściej działa jakoś tam, ale jeżeli chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, co zostanie wykonane, no to musimy zrobić to samemu. Dokładnie. E, grafiki na stronę internetową. Czyli wydaje się nam, że wszystko widzimy sobie w, na, na stronie internetowej, jest po prostu taką jakąś grafiką rastrową może, jakimś zdjęciem, ale bardzo często po to, żeby zachować możliwość skalowania strony, jest używana grafika rastrowa, czyli jakieś logotypy, jakieś obrazki takie prostsze, wszystko jest zrobione właśnie przy pomocy plików wektorowych, żeby to było bardziej skalowalne, czyli jeżeli nagle ktoś włączy naszą stronę internetową na 60-calowym ekranie, to gdzieś tam znaczek menu będzie cały czas dobrze widoczny, bo ktoś zaprojektuje to właśnie w jakiejś grafice wektorowej i e, będzie działać to poprawnie. Kolejną rzeczą naklejki, czyli wszystko co jest na szybach, idziemy sobie ulicą i widzimy naklejki, nie wiem, na supermarkecie będzie napisane, nie wiem najlepsze miejsce na świecie to będzie właśnie zrobione grafiką wektorową, czyli ktoś musiał to za zaprojektować, żeby później maszyna to wycięła i można było nakleić to na szybę, to nie jest takie coś, że e, pan Zenek siedzi i wycina to nożykiem, tylko wycina to e, ploter tnący na przykład no tak samo ilustracje w wielu książkach, współczesne komiksy też, też projektowane są wektorowo. No właśnie po to, żeby, żeby móc uzyskać lepszą jakość, to jest pierwsza rzecz, ale też druga rzecz, mieć większą kontrolę nad projektem, bo wydaje mi się, że też rzecz, o której warto powiedzieć jest taka, że jeżeli projektujemy grafikę wektorową, my cały czas możemy ją w płynny sposób modyfikować i edytować właśnie zmieniając położenie chociażby tych, tych punktów tworzących. Nie? Jeżeli coś projektujemy rastrowo, to jak już jakiś piksel pokolorujemy na dany kolor, no to ciężko jest to później aż tak płynnie i dynamicznie modyfikować i zmieniać. Nie? I teraz jeżeli właśnie projektujemy jakieś ilustracje, jeżeli projektujemy grafiki, ikony, loga, no to projektowanie w wektorach daje nam tą pełną swobodę e, modyfikacji, edytowania i wprowadzania zmian w projekcie, nad którym pracujemy. No dlatego tak często jest wykorzystywany właśnie w tej grafice użytkowej, czyli o tym wszystkim, o czym sobie powiedzieliśmy, a co jeszcze na pewno będziemy opowiadać dalej. Ehm, projektowanie KAD oczywiście. Czyli projektowanie wspierane komputerowo. Ehm. Schematy, rzuty, matematyczna reprezentacja czegoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli naprawdę... Cała masa tych różnych projektów, które e, powstaje przy grafice wektorowej. Tak naprawdę, jakbyśmy się obrócili, nawet nie musimy się prawdopodobnie obracać, ale gdziekolwiek spojrzymy, nagle okaże się, że ta grafika wektorowa jest używana. Czy chociażby cyferki i literki na naszej klawiaturze też są właśnie zrobione grafiko wektorową. Więc Dokładnie tak. Ale mamy jakby po drugiej stronie lustra, jest grafika rastrowa, czyli grafika z którą też spotykamy się na co dzień i mi się wydaje, że równie nawet często, tylko że jest wykorzystywane do to totalnie innych rzeczy. E, bo grafika rastrowa idealnie nadaje się do gier komputerowych, tak? czyli to, co widzimy na ekranie, to jest przerądrowana grafika wektorowa, która uzyskuje różne e, bardzo specyficzne właściwości, jak cienie, odbicia i tak dalej. Więc to co gramy to jest zazwyczaj grafika rastrowa. Zresztą w starszych grach się delikatnie przybliżyło, coś to było widać te e, piksele wszędzie. Reprezentacja wizualna rzeczy, tak? Czyli jeżeli będziemy pokazywać film albo zdjęcie, no to najłatwiej będzie pokazać to przy pomocy właśnie grafiki rastrowej. To ja tak sobie teraz zacząłem wyobrażać, że ktoś e, bierze film i przerabia klatka po klatce na grafikę wektorową i zaczyna to puszczać. Też no to jest dosyć ciekawa ta matematyczna zmiana każdej z tych klatek mogłoby być. Więc do takich najprostszych codziennego rzeczy codziennego użytku, tak jak grafika wektorowa jest taką grafiką bardziej wyspecjalizowaną, którą zazwyczaj ktoś robi, robi, a my korzystamy, to wydaje mi się, że grafika rastrowa to jest taka, którą my użytkujemy i też my jako taki zwykły użytkownik codzienny możemy wytworzyć. Bo wystarczy, że weźmiemy e, telefon, zrobimy zdjęcie, tak? Albo zrobimy filmik, albo zrobimy, nie wiem, jakiegoś TikToka, albo... E, cokolwiek tak to cokolwiek my zrobimy na telefonie to prawdopodobnie e, będzie to grafika rastrowa tak czyli wszelkie jakieś takie działania e, związane z fotografią z wideo no to wiadomo że to już mówimy o grafice rastrowej. Grafika rastrowa jest stratna czyli przy bo przy przybliżeniu widzimy małe kwadraciki. No to już o tym sobie opowiedzieliśmy i tutaj mniej więcej wiemy o co chodzi. E, grafika rastrowa to grafika codziennego użytku. No właśnie, no na co dzień tak samo często jak do czynienia mamy z grafiką wektorową, tak samo często e, atakuje nas grafika rastrowa i to bardzo dobrze, bo jedna i druga to, o, to absolutnie nie jest tak, że jedna z grafik jest lepsza, a druga jest gorsza. No po prostu mają różne zastosowania i o tym, o tym warto, e, warto wiedzieć. Bazuje na grafice e, pikselowej, oczywiście, że tak. No i duża wielkość plików. E, szczególnie jak mamy jakieś zdjęcie z wypasionego aparatu z HDR-em i, i w ogóle w jakimś proresie, które, które pamięta jeszcze dużo jakichś metadanych o wykonanym zdjęciu, takie zdjęcia, jak pewnie wiecie, potrafią ważyć sporo. E... Nawet JPEG potrafi sporo ważyć, czyli taka jedna z bardziej podstawowych yy, reprezentacji grafiki rastrowej. No, po kilka mega, kilkanaście nawet za najprostsze zdjęcie. Więc... Dokładnie tak, dokładnie tak. I gdzie używamy takiej grafiki reserve, tak sobie powiedzieliśmy, będzie to fotografia, jakaś prezentacja produktu, prezentacja obiektu, e, grafika na stronie internetowej. Tak, no bo faktycznie to co widać tutaj w tle, no to takie zdjęcie szłoby też narysować wektorowo i jakby jest to wykonalne, jest to pewnie znacznie bardziej czasochłonne niż zrobienie takiego zdjęcia dałoby się, no właśnie, tylko pytanie po co, nie? Jeżeli, jeżeli to ma pozostać zdjęciem, jeżeli to ma pozostać fotografią, to czasami nie ma sensu w ogóle nawet myśleć o przerabianiu tego na grafikę wektorową. To musi być konkretny cel i konkretna potrzeba, żeby, żeby faktycznie w ogóle zacząć myśleć o czymś takim. No więc właśnie, skomplikowane kompozycje grafik z dużą ilością przejść tonalnych, no to no to, to co właśnie widać tutaj. Nie? No i tu zdecydowanie patrząc na to zdjęcie jest dużo tych przejść tonalnych. A, oczywiście, tak jak powiedziałem, można to stworzyć w jakiś sposób grafiki, w grafice wektorowej, ale to już takie już oszukaństwo trochę. Jakby nie jest to w pełni e, grafika wektorowa, to już trochę tak bardziej zaawansowane działanie. Mhm. Grafika wektorowa raczej zawsze będzie próbowała imitować albo oddawać rzeczywistość, ale no to jakby to zdjęcie jest faktycznym obrazem zastanego otoczenia. Nie? Um, no, oczywiście film, tak jak wspomnieliśmy, rendery, czyli to, co, o, o, o czym też mówiliśmy, czyli jakaś reprezentacja e, grafik, e, animacji, nie wiem, jeżeli będziemy oglądać nie wiem, jakieś, jakąś animację Pixara czy coś, to tam właśnie będą rendery, czyli reprezentacje grafiki z komputera w, 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 w filmie. Tak, prezentacja produktu, e, wiadomo, pewnie też chodzi o fotografie, ale memy, to jest, to jest jakby bardzo częste zastosowanie e, grafiki rastrowej, ale też ostatnio coraz częściej wektorowej, tak? tak? No, to też tak chyba ci zaawansowani użytkownicy internetu używają grafiki wektorowej do memów. Maszyny CNC. Dokładnie. Co o nich wiemy i czym one są? I co w ogóle oznacza skrót CNC? No to zacznijmy od początku. Skrót CNC co oznacza Computerized Numerical Control, czyli yy, oznacza to maszynę, która do swojej pracy wykorzystuje komputer. I ten komputer yy, mówi maszynie, gdzie ma pojechać, jaką czynność ma wykonać i co w danym momencie ma zrobić. Po to, żeby uzyskać efekt, którego od tej maszyny oczekujemy. Mm. No i komunikuje się właśnie cyfrowo, czyli tak naprawdę zero-jedynkowo z, 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 z tą maszyną. Um. Ale o tym jeszcze sobie pewnie powiemy trochę o samej komunikacji, trochę później. Tak, A... no, najważniejsze jest w ogóle to, że maszyny CNC e, słyną z tego, że są bardzo precyzyjne. Dzięki temu, że pracą takiej maszyny właśnie zarządza komputer, no, to nie, nie ma tutaj mowy o błędach, o niedoskonałościach czy o robieniu na tak zwane oko, tak jak czasami robią to ludzie. Tutaj komputer ma dokładne informacje, dokładne wielkości, e, no i robi co tylko może, żeby faktycznie projekt, który produkt, który, który otrzymamy z takiej maszyny, wykonany według projektu, który, który sobie zaprojektowaliśmy, stworzyliśmy wcześniej, żeby tak naprawdę uzyskać jeden w jeden to, co stworzył projektant. A skoro niesamowita precyzja maszyny, to i co za tym idzie powtarzalność, czyli jeżeli chcemy wykonać 10, 100 albo 1000 takich samych elementów, możemy mieć pewność, że każdy z nich będzie miał dokładnie takie same wymiary, takie same wielkości i wykonany będzie z taką samą jakością. No to właśnie chyba klienci tego sobie też oczekują, jeżeli coś produkujemy właśnie na maszynach CNC, to już zazwyczaj myślimy o tym odbiorcy, który będzie od nas jakby odbierał ten produkt, który wytworzymy i no, chcielibyśmy, żeby na przykład taka szafka z Ikei albo z jakiejś innej firmy, e, która produkuje meble, była taka sama, tak? Mamy dwie szafki, po dwóch stronach łóżka, i chcielibyśmy, żeby te szafki były identyczne. I żeby takie coś uzyskać, no to skorzystamy właśnie z maszyny CNC, gdzie wytniemy jedną taką szafkę i później wytniemy drugą taką szafkę. I no nie chcielibyśmy się później kłócić, kto ma lepszą szafkę, tak? Moja jest większa. Tak, mam jedną dziesiątą milimetr, ale zawsze. Albo że jedna ma krzywą nóżkę, tak? Bo maszyna źle wycięła. Nie, nie, tutaj nie ma takich przypadków, tutaj po prostu te szafki są identyczne. Więc tutaj warto o tym sobie powiedzieć, że taką szafkę wyfrezowalibyśmy właśnie na potaże frezującym na przykład, ale to jest jeden z rodzajów maszyn, które zabierają nam materiał. Drugim rodzajem są maszyny addytywne, czyli takie, które dodają nam materiał i to jeżeli ktoś z Was brał udział w poprzednim, w poprzednim webinarze, to wie, że taką maszyną jest chociażby drukarka 3D, która ten materiał nanosi warstwa po warstwie. No dobra, ale w ogóle... Co takie maszyny mogą zrobić? Jeszcze nie będziemy sobie mówić o szczegółach, co dana maszyna zrobiła, ale yy, spróbujemy Wam przybliżyć jak szeroko w dzisiejszym czasie są wykorzystywane maszyny CNC, yy, żebyście mieli po prostu ogląd, o czym za chwilę będziemy dalej mówić, tak? Więc mamy tak, mamy to szafkę, czyli ogólnie meble. Yy, mamy druk 3D, o którym wspominaliśmy, czyli yy, chociażby figurki, yy, jakieś rzeźby jakieś nawet, nawet jakieś medyczne produkty, a jak sobie zobaczymy w internecie, to nawet już rakiety kosmiczne też były, można by było wydrukować, czyli też zostały zrobione za pomocą maszyny CNC. A trochę bardziej przyziemnie, chociażby haft na koszulce z, ze znakiem Nike, Adidasa czy Pumy też będzie haftowany. Więc też mamy znowu wykorzystanie trochę w inny sposób tych maszyn CNC. A na przykład na jeszcze innej maszynie możemy wyciąć bardzo precyzyjnie fragment metalu, z którego później na przykład możemy zrobić nóż albo zawiasy. Na przykład. No to co? Przechodzimy do maszyn? Możemy. Jakie mamy maszyny CNC? No i jedną z maszyn, która od razu kojarzy się, jeżeli słyszymy skrót CNC, no to właśnie frezarka CNC, ploter frezujący, czyli maszyna, która jak sama nazwa wskazuje do swojej pracy wykorzystuje frezy. I frezy to takie mm, takie trochę wiertła. Wizualnie, jeżeli nie wiemy, czym one się różnią, no to patrząc na frez, pierwsze skojarzenie wiertło. Frez od wiertła różni się tym, że frez ma ostre krawędzie. Co za tym idzie, jeżeli ten frez zagłębi się w materiał, to może zacząć wycinać go, przesuwając po prostu się wzdłuż osi X albo, albo Y. No i w ten sposób możemy uzyskać bardzo różne kształty, bardzo różne formy, nie tylko rzeczy płaskie, ale też, też modele 3D, które teraz widzicie na przebitkach. Mogą to być leżaki, mogą to być uchwyty, stojaki, to mogą być meble oczywiście, czyli te, te szafki czy, czy, czy stoły, czy generalnie większość mebli, które teraz jesteśmy w stanie kupić w marketach, to są meble, które właśnie powstają na tego typu frezarkach. Dzięki temu ich produkcja jest szybka, jest tania, jest precyzyjna, no i tak jak sobie mówiliśmy wcześniej powtarzalna. Czyli mamy pewność, że kupując dany mebel, ten mebel zawsze będzie identyczny i zawsze będzie, zawsze będzie taki sam. Dużo firm też takich nowotechnologicznych chwali się, że ich obudowy albo ich projekty zostały wyfrezowane w stali, żeby uzyskać super precyzję i dokładność i chwalą się właśnie tą jakością. No i też właśnie tutaj te frezarki CNC. Zazwyczaj są super dokładne tak? i można w bardzo wielu materiałach na nich frezować. Chcielibyśmy tak ogólnie powiedzieć, z czego składa się taka, taka frezarka, żebyśmy zobaczyli później sobie jakie są punkty wspólne poszczególnych maszyn sterowanych numerycznie. Więc tutaj w przypadku frezarki zaczniemy sobie od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli od stołu, na którym układamy dane produkty. I ten stół w ogóle może być też bardzo różny. Może działać na zasadzie takiego stołu ssącego, czyli stołu podciśnieniowego, który przysysa nam dany materiał i dzięki temu możemy frezować bez żadnych dodatkowych klam, mocowań, mocowań itd. Tak oczywiście no tutaj to jest trochę droższa opcja. Tak? Czyli tutaj musimy też o tym pamiętać, że ten stół podciśnieniowy od razu zwiększa nam kwotę za maszynę i też nie zawsze będzie to nam dobrze działać, bo niektóre materiały, e, przepływa przez nich powietrze. E, dalej mamy stoły, do których możemy mocować dane obiekty za pomocą np. taki drewniany stół, tak jak widzicie teraz e, na, na, na tym zdjęciu, do którego po prostu przykręcamy dany obiekt jest to chyba najbardziej popularny stół w frezarkach takich DIY, w powiedzmy domowych frezarkach, gdzie niskim kosztem możemy przymocować bardzo różne materiały. No i jest jeszcze oczywiście trzecia opcja, czyli, czyli stół teowy. To taki stół, gdzie możemy wykorzystać specjalne systemy montażowe po to, żeby, żeby materiał, z którego frezujemy, trzymał się solidnie tego stołu. Dlatego, że trzeba pamiętać, że podczas frezowania występują gigantyczne siły. To jest, to jest maszyna, która faktycznie generuje podczas swojej pracy duże przeciążenia. Ten szybko obracający się frez Oczywiście ścinam materiał, ale próbuję też go wyrwać, więc jakby to mocowanie musi być zawsze silne, zawsze pewne. Szczególnie, że frezować możemy no nie, nie tylko w drewnie, jak widzimy, ale także w metalach. I tutaj no, frezowanie w metalu to już jest niezła sztuka i trzeba, trzeba mieć całkiem sporo wiedzy, umiejętności i doświadczenia, żeby, żeby faktycznie coś takiego móc wykonać. No oczywiście, że jesteśmy przy frezowaniu w metalu, to nie mogłoby tu zabraknąć i madła maszynowego, które bardzo mocno trzyma nam ten materiał i stabilnie dzięki temu możemy uzyskać dużą precyzję we frezowaniu. I powtarzalność znowu, dzięki temu, że ten materiał nam się nie przesunie. Ale no, nie mamy aż takich dużych imadów, żeby frezować na przykład nie wiem, pełną formatkę w sklejce, czy coś, żeby wyfrezować z tego mebel. Więc głównie imadło stosowane jest do małych precyzyjnych obiektów do tak zwanych detali. No ale dobra, wróćmy sobie na chwilę do konstrukcji samej, samej maszyny, no bo mamy, mamy stół, ale no, nie byłoby frezowania bez wrzeciona. Wrzeciono to, to ta część maszyny, która napędza w ruch obrotowy frez. I to właśnie tutaj możemy prędkością obrotową wrzeciona też sterować prędkością po prostu obrotową frezu no to chyba jest najważniejsza część każdej frezarki. No bez, tego, bez tego frez po prostu by się nie obracał. Tutaj w ogóle taka, taka ciekawostka. W wielu frezarkach domowej produkcji bardzo często można zauważyć, że zamiast Wrzeciona używa się różnych innych narzędzi rotacyjnych, takich jak na przykład Dremel. I to faktycznie daje radę do większości zastosowań takich czysto hobbystycznych, domowych. Jeżeli chcemy coś wyciąć w drewnie, niekoniecznie zależy nam na prędkości pracy maszyny, niekoniecznie zależy nam na jakiejś super, mega wysokiej dokładności, to najczęściej takie rozwiązanie też, też się sprawdzi no jest stosunkowo dużo, dużo tańsze względem takiego profesjonalnego Wrzeciona. Jest bardziej funkcjonalny, bo możemy zawsze wziąć sobie taką multiszlifierkę do ręki i coś zrobić z nią, nie tylko wyfrezować w drewnie na przykład. Teraz, no, pytanie jest w sumie zasadnicze, jakie materiały możemy na takiej frezerce obrabiać. I, no, I tych materiałów jest naprawdę całe mnóstwo. Tak sobie myślę, jakich materiałów nie można obrabiać, Chyba faktycznie łatwiej byłoby powiedzieć, czego na frezarkach CNC obrabiać nie można, bo trzeba pamiętać o tym, że tutaj tak naprawdę tym narzędziem wykonawczym, czyli tym, który wykonuje całą całą pracę, jest frez. I to też nie jest tak, że na świecie występuje tylko jeden frez. Sztuka projektowania frezów to jest, to jest właściwie cała gałąź przemysłu, która zajmuje się tym, żeby ten frez miał odpowiedni kąt natarcia, żeby, żeby była odpowiednia ilość ostrzy w nim i tak dalej, i tak dalej. Katalogi producentów frezów najczęściej nie kończą się na 200 stronach więc jest z czego, z czego wybierać i tak naprawdę dobierając odpowiednie narzędzie i odpowiednie parametry maszyny czyli m.in. tą prędkość obrotową wrzeciona ale też prędkość posuwu czyli to jak szybko to wrzeciono będzie przejeżdżało w materiale no, tak naprawdę jest w stanie poradzić sobie z większością materiałów ehm, chyba jednym z bardziej problematycznych materiałów do frezowania CNC jest szkło ehm, dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że podczas frezowania CNC powstaje bardzo dużo ciepła Czyli jeżeli mamy, mamy skrawanie, no to też podczas skrawania występuje tarcie. Wystarczy podszyć sobie ręką obład stołu, żeby zauważyć, że bardzo szybko poczujemy ciepło. I to samo się dzieje podczas fryzowania CNC. Czyli w momencie, kiedy, kiedy to ciepło będzie zbyt wysokie i my nie zdążymy odebrać tego ciepła z materiału czy z frezu, no to dojdzie do uszkodzenia albo materiału, albo frezu właśnie. Dlatego też, jak widzicie, podczas frezowania w metalach, żeby dodatkowo jeszcze to ciepło usuwać właśnie z elementów obrabianych, frezowanych i z frezu, bardzo często stosuje się jeszcze dodatkowe chłodzenie, na przykład w formie polewania materiału i frezu cieczą, specjalną cieczą chłodzącą. Więc tak, no frezować praktycznie można każdy materiał. Tutaj problemem będzie dobór frezu i, i prędkości różnych, które, które, które będą nim poruszać. Tak. No Więc... i też problematyczne są materiały termotopliwe, takie jak syntetyki, czyli Plexiglas i tak dalej. Tutaj, jeżeli faktycznie nie, nie, nie przyłożymy się do tego, żeby prędkość obrotowa w i prędkość posuwu były odpowiednio dopasowane, to ten materiał po prostu nam się stopi. On się nie będzie wycinał, tylko się zacznie topić. No ale to, można, ale to nie są materiały, których nie można obrobić, tak? Czyli trzeba po prostu widzieć jak. Dokładnie. Oczywiście więcej dowiecie się podczas drugiego etapu szkolenia. Tak, następnym... E, następną maszyną jest chyba najczęściej używana maszyna w FabLabie, czyli ploter laserowy, e, który zamienia prąd elektryczny w wiązkę światła, przy której pomocy później wycinamy coś w jakichś materiałach. I tutaj Chyba najważniejszą rzeczą, którą można sobie powiedzieć o tej maszynie jest to, że e, jest dosyć bezpieczna. Jeżeli dbamy o nasz wzrok i nie, nie, nie patrzymy po prostu w samą wiązkę, nie włożymy ręki do lasera, to nic nam się nie stanie. Po prostu jeżeli używamy lasera zgodnie z tym, co przewidział producent. <grym> tak, ale tak naprawdę jest bardzo bezpieczny i bardzo łatwy w nauce, bo wystarczy pamiętać o pewnych parametrach, które trzeba użyć i tyle. W frezarkach myślę, że jest trochę trudniejsza i tam dużo łatwiej popełnić błędy, bo każdy błąd będzie nas kosztować złamanym frezem, a tutaj tym, tym narzędziem, które tnie jest wiązka światła, więc to też będzie dużo łatwiejsze w obsłudze. No ciekawe w ogóle jest to, że w ploterze laserowym nie występują te siły i przeciążenia, o których sobie mówiliśmy przed chwilą w przypadku frezarki CNC, dlatego że jak widzicie tutaj, no to cięcie odbywa się bezkontaktowo. Właściwie to jest cięcie światłem, więc odległość między dyszą a materiałem zawsze wynosi co najmniej kilka milimetrów. No i dzięki temu możemy sobie ten wycinany, obrabiany materiał po prostu położyć na stole. Nie musimy go w żaden sposób mocować, przytwierdzać, przykręcać, używać stołów podciśnieniowych. Tutaj światło po prostu robi całą robotę i bezdotykowo, bezkontaktowo wycina nam to co trzeba. Ale właśnie, laser to nie tylko wycinanie. To grawerowanie, czyli możemy poza tym, że wycniemy coś, możemy nagrawerować, czyli narysować na danym e, obiekcie jakiś wzór. Więc możemy coś oznaczyć i od tego na przykład są znakowarki, które e, są bardzo podobne do ploterów feserowych, e, z tym, że ich główną cechą jest to, że nie przecinają, ale tylko i wyłącznie oznaczają dane, e, da, dane powierzchnie. No dobra, ale tak, jak taki laser jest zbudowany, to jest jakby też dosyć ciekawa rzecz. Konstrukcja jest dosyć zbliżona, bo znowuż mamy stół, do którego mocujemy materiał, tak samo jak w maszynie CNC. Tutaj najbardziej popularne stoły to są te w kształcie plastra miodu oraz te z tak zwane z nożami, czyli ustawionymi na sztort z kawałkami um, profili, które, na których nakładamy materiały, które później będziemy przecinać. Jeszcze jedną fajną rzeczą a propos stołów w, w tym plotarzu laserowym, tylko od dołu zaczynam, bo naj, najciekawsze zostawimy sobie na koniec, jest to, że do danego stołu możemy przymocować też odciąg, który odciąga nam te opary, które powstają poprzez, podczas cięcia poterem laserowym i przy okazji zasysają nam ten materiał, czyli dzięki temu, że mamy położone nie wiem, sklejka powiedzmy na danym, na danym stole, to ten odciąg zasysa nam tą sklejkę i jeszcze odciąga nam opary, czyli dwie rzeczy na raz robi tak naprawdę. I na samym końcu... Tak, ja chciałem jeszcze o samych tych oparach, bo jakby tutaj nawet na tym zdjęciu, które, które tutaj na slajdzie widać, ta duża biała skrzynia z tyłu, to jest właśnie filtr powietrza i to, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać podczas obsługi plotera laserowego, to jest to, że jest nawet takie przysłowie w Polsce, że nie ma dymu bez ognia. To działa też w drugą stronę, nie ma ognia bez dymu, czyli za każdym razem, jeżeli coś spalamy, powstaje nam dym. I to w zależności od tego, co spalamy, ten dym będzie albo bardziej intensywny, albo mniej intensywny, albo bardziej toksyczny, albo mniej toksyczny, albo nie będzie toksyczny w ogóle. I to jest, to jest też bardzo ciekawa rzecz, do której sobie zaraz, zaraz przejdziemy, że tak jak w przypadku frezarki mogliśmy ciąć wszystko, tutaj to już aż tak oczywiste nie jest, bo tutaj jednak zachodzi reakcja spalania. Jednak niezależnie od tego, co będziemy wycinać, te opary powstają zawsze. Nawet jeżeli tniemy naturalne, piękne drewno, no to palone drewno pachnie pięknie ale wtedy, kiedy jest się nad ogniskiem i, i smażyście się kiełbachę, a nie w momencie, kiedy chcemy pracować w danym pomieszczeniu długimi godzinami. Dlatego te wszystkie spaliny muszą zostać odfiltrowane i za to właśnie odpowiada ta duża biała skrzynia, czyli trzystopniowy filtr powietrza, który wyrzuca nam z powrotem do pomieszczenia świeże, czyste, odfiltrowane powietrze, zbierając z niego te wszystkie substancje smoliste, które, które powstają podczas cięcia. Dlatego no tak też musimy o niego dosyć dbać, żeby zawsze te filtry były wymienione i żeby filtrował dobrze. I ostatnią rzeczą, w sumie ostatnimi rzeczami, jest cała ta konstrukcja, która jest odpowiedzialna za cięcie, czyli szklana tuba, która jest z tyłu plotera laserowego zazwyczaj, do której jest podłączona anoda i katoda, czyli plus i minus, a w środku tej tuby jest gaz, który pod wpływem właśnie tego prądu wytwarza nam światło, który całkiem duży strumień leci poprzez poszczególne lustra, dociera na samym końcu do takiej głowicy, która skupia nam światło dzięki soczewce wypukłej do góry, i tnie materiał. Tylko, że ta odległość też musi być odpowiednia. O tym pewnie sobie powiemy więcej na szkoleniu z platera reserowego, który będzie później. Ale y, możecie sobie wyobrazić tylko, że ta soczewka działa trochę jak lupa, dzięki której pewnie część z Was gdzieś tam podpalała coś za dzieciaka w ogródku. Szczególnie jak się było harcerzem, to, to, to jedna właśnie z technik odpalania yy, odpalania ogniska, czy generalnie zapalania ognia jest właśnie to, że bierzemy sobie szkło powiększające i w słoneczny dzień próbujemy tak skupić wiązkę światła, żeby uzyskać możliwie jak największą energię w danym, w danym punkcie. To samo dzieje się tutaj, tylko bardziej precyzyjnie i wykorzystując jeszcze większą moc, chociaż ciekawa rzecz, te tuby wcale nie ciągną jakoś super dużo prądu, bo to co widzimy tutaj to jest tuba 80W. 80W to nawet biorąc sobie to w zestawieniu z obecnymi komputerami, no to taki zasilacz 80 watów to tak z 15 lat temu, teraz, teraz to raczej 1080W. Więc 80 W no to, jest, to jest niewiele, biorąc pod uwagę to, co ta maszyna potrafi, jak z grubymi materiałami jest sobie w stanie poradzić. Oczywiście lasery nie tylko ciąć mogą materiały miękkie, takie jak drewno, tekstylia i tak bo istnieją też lasery do cięcia metali. No i wtedy już te tuby są zdecydowanie większej mocy liczonej w kilowatach, ale nadal sam fakt, że możemy światłem przeciąć metal, jest całkiem niesamowity. No tak, podałeś już kilka materiałów, które można ciąć. Ja bym do tego jeszcze dodał specjalną folię, taką reklamową załóżmy, że tak możemy ją sobie nazwać, żeby wycięte elementy można było przykleić gdzieś na okno. Oraz gumę do pieczątek. Dlaczego guma do pieczątek jest taka istotna? Dlatego, że właśnie w sumie dzięki gumom do pieczątek powstała jedna z największych firm produkujących lasery. I w sumie dzięki temu też te lasery są takie popularne, bo każda firma, która zajmuje się produkcją pieczątek, ma też ploter laserowy. I tam właśnie najczęściej spotkacie te maszyny. Dokładnie tak. No i tak jak już sobie mówiliśmy, no w laserze też szczególną uwagę trzeba zwracać na to, czego ciąć nie można, a tych materiałów jest zdecydowanie więcej niż, niż tych, których można ciąć. No właśnie trzeba przede wszystkim brać uwagę, brać pod uwagę to, co dzieje się z materiałem i jakie związki wydziela z siebie podczas spalania. I tutaj nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, więcej dowiecie się na, na szkoleniu w drugim etapie. Natomiast warto wiedzieć i to, co byśmy chcieli, żebyście zapamiętali z tego warsztatu, jeżeli chodzi o laser, to jest to, że trzeba zwracać szczególną uwagę na to, jaki materiał tniemy. Dobra. Ale ogólnie podsumowując, ploter laserowy jest maszyną Dobra. bardzo szybką, bardzo, bardzo wdzięczną, bardzo łatwą w obsłudze, dlatego też w miejscach takich jak FabLab, no ploter laserowy jest jedną z najczęściej używanych maszyn, bo to tutaj możemy tak naprawdę tu i teraz wykonać coś, co projektowaliśmy na kąpie czasami znacznie dłużej niż, niż trwa samo, samo to wycięcie. Dlatego też w procesie prototypowania, czyli tworzenia, mm, tworzenia takich wersji wstępnych naszego produktu, naszej koncepcji, no to jest narzędzie wspaniałe, no bo jeżeli tworzymy prototyp, to nie mamy pewności czy on będzie działał. Nie wiemy, czy te założenia, które sobie przyjęliśmy na komputerze będą ok w rzeczywistości. Rzeczywistość nie jest tak doskonała jak środowisko modelowania 3D na komputerze, więc czasami się okazuje, że mogliśmy zapomnieć o pewnych rzeczach, a najczęściej, jeżeli robimy prototyp, to chcemy go zrobić szybko i tanią. I tak się składa, że szybką i tanią w obsłudze maszyną jest właśnie ploter laserowy. Dlatego no, uważamy, że to jest maszyna, którą warto poznać. I jeżeli się ją pozna, no to raczej ciężko go nie pokochać. Tak, to się z Tobą zgadzam. Hawciarka CNC. W tym zestawieniu chyba najmniej przewidywany zawodnik, że tak się wyrażę, trochę w żargonie sportowym. Ehm, mało kto się spodziewał, że coś, co, by, co szyje, może też być maszyną CNC. Widzieliśmy przecież frezarkę, widzieliśmy laser, duże maszyny, które coś robią, a tu nagle się pojawia hafciarka, która haftuje. Ciekawą rzeczą przy tej maszynie jest to, że tak samo jak przy maszynie CNC, czyli w, powiedzmy, przy frazarce i tak samo jak przy ploterze laserowym, wykorzystujemy tutaj wektory, czyli coś, co narysujemy. Później możemy wykorzystać do tego, żeby wyhaftować dany wzór. I jest to pierwsza maszyna, która robi to w kolorze, czyli możemy nie tylko tworzyć monochromatyczne projekty, tak jak na ploterze, albo tylko wycinać jak na frezarce, ale też możemy tworzyć kolorowe rzeczy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I znowu w ogóle ciekawa rzecz, hawczarka CNC, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, bazować będzie na projektach i na plikach wektorowych. Dokładnie. Um. Jeżeli spojrzycie do internetu i wpiszecie w wyszukiwarce hawciarka CNC DIY albo hawciarka CNC zrób to sam, to zobaczycie różne hawciarki, które zostały przerobione z maszyn do szycia. Czyli maszyna do szycia może stać się hawciarką. Wystarczy, że dodamy właśnie ten, tą część cyfrową, czyli starownik oraz silniki, które będą stołem, na którym będzie rozciągnięty materiał, będą, będzie poruszać. Dokładnie. Reszta konstrukcji tak naprawdę hafciarki CNC do złudzenia przypomina maszynę do szycia. Mamy tak samo system nawlekania igieł, system montowania szpuli z nicią. Oczywiście te hafciarki występują w opcjach też bardziej zaawansowanych, Mianowicie taki, gdzie możemy sobie te nici w różnych kolorach przygotować i powiedzieć maszynie: Hej, w tym miejscu masz czerwoną, tutaj masz zieloną, tutaj masz niebieską. I maszyna sama, wiedząc, gdzie jakie kolory nici się znajdują, sama będzie sobie dobierać odpowiedni kolor, tak, by uzyskać efekt zaprojektowany przez nas na komputerze. Akurat tutaj widać hawciarkę podstawową, gdzie to my, jako użytkownicy, ręcznie musimy te, te kolory nici zmieniać. Ale jesteśmy informowani o takiej konieczności na dotykowym ekranie, więc jest to jakieś udogodnienie. Dokładnie. E, żeby w ogóle e, coś powstało do nas na hawciarce, robimy oczywiście plik wektorowy. Tutaj możemy wykorzystać kolory, czyli wypełnienia, jakie będziemy chcieli użyć. Później wkładamy to do specjalnego programu, który tłumaczy, no też na zasadzie trochę e, podobnej zasadzie jak w, jak w poprzednich maszynach, e, kształty na ruch, igły i nici. I to jest całkiem niesamowite wreszcie. Dokładnie tak. To co, idziemy dalej, bo został nam jeszcze z takich najbardziej znanych maszyn CNC waterjet, czyli wycinarka wodna. I tak jak mamy napisane tutaj, waterjet działa na zasadzie przyspieszonej erozji obiektu. Chodzi o to, że w ramach tej maszyny, w ramach waterjeta, tak naprawdę sercem tej maszyny jest pompa i ta pompa pompuje wodę pod bardzo, bardzo wysokim ciśnieniem i ta woda następnie miesza się ze specjalnym piaskiem, ze specjalnym ścierniwem i taka mieszanina wyrzucana jest z dyszy pod ogromnym ciśnieniem, uderzając w cięty obrabiany materiał. I tym materiałem może być właściwie wszystko, bo no Water Jet radzi sobie z każdym materiałem, nawet najtwardszym, takim jak stal. Bardzo fajnie brawia się też szkło, ceramikę, skórę chociażby... Więc tutaj no ten zakres materiałów, które możemy obrabiać jest całkiem... Jest całkiem spory. chyba nawet większy i bardziej precyzyjny niż w przypadku frezarki CNC. Tak, chociaż frezarka CNC potrafi ten materiał zbierać bardziej precyzyjnie, to znaczy niekoniecznie na, na wylot za każdym razem. Tutaj w przypadku Waterjeta raczej tniemy rzeczy na wylot, ale no wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy sobie wykonać nóż, no to możemy sobie zaprojektować em, wzór, czyli znowuż w wektorach, em, w krzywych przygotować sobie projekt takiego noża, wrzucić na Waterjeta kawałek blachy o grubości 2, 3, może 5 mm. Może starą piłę. Może starą starą piłę, żeby odzyskać materiał. No i możemy sobie z tak przygotowanego materiału wyciąć nóż, który następnie wystarczy naostrzyć i mamy, i mamy gotowy element. Więc całkiem fajna sprawa, dająca również gigantyczne możliwości wykonawcze. W większości przypadków no, Water jest taką maszyną, która jest prze, wykorzystywana przemysłowo, dlatego że no... Po pierwsze, wymaga wielu dosyć, dosyć dużej przestrzeni w ogóle. E, wymaga piasku, który się zużywa, wymaga dostępu do wody, to wszystko trzeba za każdym razem czyścić, więc jest to dosyć skomplikowana cała procedura, żeby e, to prawidłowo działało. Czyli idealnie bo to trzeba byłoby na plaży postawić? Mamy piasek, mamy wodę. Może nie ta woda i nie ten piasek, ale e, tak to by było całkiem okej. Okay. Tak, no bo okazuje się, że ten piasek właśnie to nie może być taki piasek z plaży. To musi być piasek o ściśle określonej gradacji, czyli te granulki, te ziarenka muszą mieć konkretną wielkość. No i to już się staje dość problematyczne. Ale faktycznie maszyna jak najbardziej niesamowita. Chyba no jak dla mnie jedną z ciekawszych rzeczy a propos właśnie WaterJeta to jest to, co powiedziałeś, bo potrafi przeciąć wszystko i jeżeli znowu już piszecie sobie w wyszukiwarce WaterJet, nie wiem, cutting. Kamera albo coś takiego, zobaczycie jak właśnie ten Waterjet przecina e, kamerę na pół i widać idealnie rozłożony aparat na dwie części, więc to też jest niesamowite, że przecina bardzo cienkim e, precyzyjnym strumieniem precyzyjnym stru strumieniem i dodatkowo jeszcze nie uszkadzając rzeczy w środku zbytnio. Tak, no sam fakt, że można ciąć szkło, no to to już pokazuje jak precyzyjna to jest, to jest to jest maszyna. Ehm. Pamiętajcie tylko o tym, że sobie będziecie oglądali filmiki o Waterjetcie, no zwróćcie uwagę, czy one na pewno odtwarzane są w oryginalnym tempie, bo dlatego, że Waterjet jest maszyną bardzo wolną i wiadomo, im grubszy materiał, który, który wycinamy, tym to cięcie będzie jeszcze wolniejsze. Tak naprawdę większość filmików pokazujących Waterjeta w akcji to są filmiki przyspieszane kilku albo nawet kilkunastokrotnie, bo inaczej byśmy umarli z nudów, ale no generalnie i tak i tak znacznie szybciej jest poczekać godzinę na, na to, aż maszyna coś nam wytnie, niż próbować wyciąć podobny kształt ręcznie. Raz, że nie uzyskamy znowu tej samej precyzji, tej samej powtarzalności, a dwa, prawdopodobnie zajdzie nam znacznie, znacznie więcej czasu, żeby przeciąć taką chociażby 5 mm grubości blachę. No dobrze. E, oczywiście maszyn CNC jest znacznie więcej. Na razie opowiedzieliśmy sobie o tych, które są najczęściej stosowane w przemyśle. E, więc nie myślcie sobie, że to jest koniec, że okej okay, mamy cztery maszyny CNC. E, Pewnie o większej ilości opowiemy sobie na module a propos CNC, e, który już niedługo. Tak, ale teraz trochę pora podsumować tą wiedzę, którą zebraliśmy, no bo było o wektorach, było o maszynach CNC i trochę było też o tym, co, e, co te dwa tematy i te dwa aspekty tworzenia łączy, no bo e, jeżeli chcemy coś wyciąć na fryzarce CNC, czy chcemy coś wyhaftować na, na hafciarce CNC, czy wyciąć coś na laserze, wydrukować na drukarce 3D i tak dalej. Potrzebujemy projekt. Projekt przygotowany na komputerze, projekt przygotowany w wektorach. Hmm. Możemy sobie, zazwyczaj jak projektujemy coś właśnie w wektorach w danym programie, to wyobrażamy sobie od razu, że ten obszar, który mamy w tym programie, to jest nasz stół roboczy. Stół roboczy, czyli znowuż Wszystkie te maszyny, które widzieliście dotychczas, charakteryzowały się tym, że mają jakiś stół roboczy, na którym coś się dzieje. I tutaj też wyobrażamy sobie, że ten stół roboczy jest układem współrzędnych i ten nasz, i ten nasza, ten nasz widok na komputerze też jest układem współrzędnych. I przez to, że to wszystko jest w wektorach, to mamy określone, gdzie na tym stole jak będziemy coś wycinać. Więc to jest chyba naj, naj, najciekawsza rzecz, że ten świat wirtualny precyzyjnie... Przerzucamy na świat realny za pomocą tych maszyn, które Wam dzisiaj pokazywaliśmy. Tak, tutaj nawet na tej ilustracji widać oś X oraz oś Y na maszynie i to jest dokładnie to samo, o czym mówiliśmy sobie na samym początku w przypadku układów współrzędnych. A co bardziej bystrzy nawet zobaczą oś X i oś Y na maszynie też? Jako naklejki takie żółte. Dokładnie. Um. Ważna rzecz, że maszyna jakby poza tym, że ona wygląda tam, że tu mamy stół, tutaj mamy to pole robocze, wszystko z układ współrzędnych, to nie jest tak, że ona później to widzi w taki sposób, Ok, to było w programie, tutaj ten łuczek tak wygląda, ta prosta tak wygląda, nie. Musimy to przetłumaczyć na specjalny język, który maszyna zrozumie. I tym językiem w większości przypadków jest G-code i różne jego wariacje, tak? Czasami producenci wymyślają swój G-code, czyli bazując na tym oryginalnym, zmieniają jedną literkę i nazywają go w jakiś inny sposób, albo dodają jakieś specjalne ruchy. I tutaj możecie zobaczyć sobie jakieś takie najbardziej podstawowe komendy. Po prawej stronie widnieje w ogóle G-code z drukarki 3D. Nie będziemy go teraz tłumaczyć, co tam się dzieje, ale najczęściej spotykanymi komendami w... Właśnie w wykorzystywaniu tego g-kaudu jest po pierwsze e, szybki ruch, czyli po prostu maszyna e, coś zrobiła, nie wiem, wycięła i przejeżdża sobie do kolejnego miejsca. Tak? To jest jakby pierwszy taki ruch, który jest bardzo często spotykany. E, kolejnym ruchem, który jest dosyć często spotykany, to jest zmiana narzędzia, czyli podjeżdża do jakiegoś banku narzędzi, albo chociażby zmienia na przykład moc e, danego narzędzia, temperaturę i tak No i oczywiście prędkość narzędzia, czyli prędkość obracania się narzędzia. I prędkość poruszania się narzędzia. No tak. i pod koniec włącznik. I wyłącznik. I wyłącznik. To co ja jeszcze tutaj chciałem zwrócić uwagę, to zobaczcie, mamy sobie g1, czyli coś, o czym na razie nie będziemy mówić, ale mamy coś, co już powinniśmy kojarzyć zaraz później, czyli x coś i y coś. I tym cośem to są dokładnie położenia na, to, na układzie współrzędnych, czyli chcemy, żeby maszyna znalazła nam się w punkcie x tyle. Y tyle, czyli znowuż powrót do y, pierwszych slajdów. Y, dodatkowo jeszcze tutaj dochodzi nam parametr e, czyli parametr ekstrukcja i potem, potem wiemy, że chodzi o drukarkę 3D, czyli ile materiału drukarka ma wykonując ten przejazd z siebie po prostu wyrzucić y, przez dyszę. No i na koniec chcieliśmy Wam trochę e, zostawić takiej możliwości inspiracji i zobaczenia tak naprawdę trochę co będziemy robić, bo te rzeczy, które zobaczycie na tych stronach, to będzie trochę to, o czym będziemy zajmować, przez się, zajmować się przez następne godziny, e, przez w sumie trzy etapy. E, I tutaj możecie zobaczyć, to są inspiracje e, i shutterstock. To jest oczywiście strona z gotowymi e, zdjęciami, które możemy kupić, ale poza tym na blogu jest strasznie dużo fajnych informacji, które można sobie przeczytać e, i też jakieś tutoriali i opisów, jak dany grafik na przykład tworzy swoją, e, s, swoje kolekcje. I to też jest ciekawe, bo my będziemy próbować z was nauczyć jakieś metody, ale każdy wypracowuje gdzieś tam e, swoje drogi, swój styl. swój styl, dzięki któremu później zaczyna wytwarzać. BehanceNet, no chyba jedna z bardziej popularnych stron, to jest strona od Adobe, gdzie miliony artystów z całego świata dzieli się swoimi projektami. To są makiety, to są zdjęcia, to są projekty graficzne, wektorowe właśnie, jakieś naklejki, no cała masa tego tak naprawdę. Instructables, to jest strona, gdzie użytkownicy internetu, ci bardziej twórczy, dzielą się, jak stworzyć Czasami bardzo podstawowe rzeczy, a czasami bardzo skomplikowane, w prostych instrukcjach. Tak, pomijasz tutaj Pinterest, ale to chyba dlatego, że zakłada, że wszyscy to tak. znają. Tak, Pinterest też zdecydowanie godne polecenia źródło inspiracji. Ale uwaga, można się dać wciągnąć na bardzo długo. Tak, najgorsza jest aplikacja na telefon, bo tam nie czuć w ogóle tego czasu i przestrzeni. Można zasiedzieć się z takich fajnych jeszcze baz informacyjnych jest Affinity Spotlight. E, Affinity jest to firma, która zajmuje się też tworzeniem e, programu do grafiki e, i tam trochę odróżniając od tego, co było wcześniej, tam są głównie wywiady z różnymi artystami, którzy też opowiadają właśnie o swoich doświadczeniach. Więc tu też jakby nie ma stricte żadnych tutoriali. I Inkscape.org Galerii, czyli e, strona, z której będziemy często korzystać w trakcie projektu. Czego możecie się spodziewać po dalszej części kursu? No, dzisiaj opowiedzieliśmy sobie bardzo skrótowo o maszynach CNC i o projektowaniu wektorowym. Czyli wiemy już czym jest to projektowanie wektorowe, kiedy się przydaje, kiedy warto go używać, jak ma się do produkcji z wykorzystaniem no, współczesnych cyfrowych maszyn i narzędzi ale tak naprawdę to jest dopiero wierzchołek góry lodowej i początek tego, tego wspaniałego tematu, bo no, można o tym mówić i mówić. A najlepiej przekonać się o tym w praktyce, dowiadując się w ogóle jak tworzyć tą grafikę wektorową, jakich używać programów, jakich używać funkcji, jakich używać narzędzi po to, żeby faktycznie móc wykorzystać przygotowany, stworzony przez siebie projekt, na jednej z tych maszyn, o których sobie opowiedzieliśmy przed chwilą. No i tego też możecie się spodziewać po drugiej części, po dalszych częściach kursu. Czyli nie tylko zdobycie umiejętności projektowania wektorowego, ale umiejętności obsługi tych wszystkich maszyn, o których sobie powiedzieliśmy dzisiaj, więc oj będzie się działo. No tak i też trochę metody wytwórczej i samemu w ostatniej w ostatnim etapie portfolio samemu stworzyć swój własny projekt. Więc to chyba jest najbardziej Taka ciągnąca ludzi do tego projektu rzecz, że można przyjść i po tej całej wiedzy, którą się zdobyło, samemu wytworzyć za pomocą tych wszystkich maszyn. Aha, Będzie rzecz. troszkę teorii, ale jeszcze więcej praktyki. No bo to przez praktykę tutaj najwięcej będziemy się uczyć, najszybciej dostrzeżemy jakieś błędy czy niedoskonałości projektu. No a najlepiej właśnie uczyć się przez, przez praktykę po to, żeby, żeby zobaczyć, czy to, co zaprojektowaliśmy w ogóle działa. Czy można tego użyć w przypadku danej maszyny, czy musimy coś zmienić, poprawić, przerobić. A teraz jak się zgłosić? Żeby zgłosić się do kolejnego etapu, wystarczy: 1. Uważnie obejrzeć prezentację, którą przed chwilą obejrzałeś, więc to już masz za sobą. 2. Rozwiązać test, do którego link znajdziesz pod tym filmem, po rozwiązaniu którego na maila otrzymasz wynik wraz z certyfikatem. 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy do drugiej edycji, do którego link znajdziesz również w opisie tego filmu. 4. Cierpliwości. Teraz to my potrzebujemy trochę czasu, by sprawdzić Twoje zgłoszenie. Po poprawnej weryfikacji odezwiemy się do ciebie. Wielkie dzięki za te kilka minut, które spędziliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego, że też miło spędziliście czas. No i czekamy na Wasze zgłoszenia jeszcze kilka następnych dni. Dokładnie tak. No to co? Do zobaczenia podczas kolejnych webinarów. Na razie.